Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj z Wami najbardziej wykombinezonowany Tobiasz świata i motocykl. A nie powiem Wam, co to za sprzęt. Przekonajcie się sami. Słuchajcie, ci co wiedzą, to już dawno się zorientowali, co to jest za sprzęt, a ci co nie wiedzą, to jeszcze chwilę Was podtrzymam w niepewności. Z nami motocykl nieco sportowy, na pewno miejski, nieco mniej turystyczny, ale przede wszystkim na prawko kategorii B, czyli nie potrzebujesz prawa jazdy kategorii A, żeby sobie nim jeździć. Jeden cylinder, 125 cm sześciennych mocy. Tak, dokładnie taki silnik znajduje się w tym, bądź co bądź, dużym motocyklu. 12,6 konia mechanicznego i 105 km na godzinę. Taki jest jego VMAX. A co to jest za motocykl? Werbelki. Trrr. Przed Państwem. Kurczę, ta taśma malarska się rozkleja. Bez sensu, miała być niespodzianka, ale słuchajcie. Mamy czerwonego Blade'a z naklejką R, więc należy tu dopisać F, I, R, I, S, E. Mamy motocykl z napisem Fireblade. No i co, nie przypomina trochę bladego? No pewnie, że nie przypomina. Chyba nigdy nie sądziłem, że dożyję chwili, w której moi zatwardziali koledzy, którzy brzydzą się chińskimi motocyklami, powiedzą, że całkiem nieźle wykonany jest owy motocykl. Z nami Barton Blade R, a więc motocykl o pojemności 125 cm sześciennych, który niejako zrywa ze wszystkim tym, co znaliśmy do tej pory, jeżeli chodzi o pojazdy ze wschodu. Tak mi się wydaje i wiele osób, z którymi rozmawiałem i którym pokazywałem ten motocykl, nie wierzyło, że jest to chińska 125. Nikt nie pomyśli, że jeździsz małym motorkiem bez prawka. On wygląda naprawdę dobrze i to jest jego największa zaleta. Silnik. Mamy 6 biegów. Rozpędza się do 100 km na godzinę. Może nie najdynamiczniej. 12,6 konia mechanicznego. To nie jest zbyt wiele, ale spokojnie nie zamulacie. Jedziecie dosyć szybko. No, stówka to jest dosyć niezła prędkość. Natomiast jest to najmocniejszy motocykl w katalogu motocykli marki Barton. No i dzisiaj sprawdziłem, do jakich prędkości potrafi się rozpędzić ten sprzęt. Słuchajcie, a to co tu widzicie, o jak słychać nawet, to jest plastik. To jest plastik. To jest aluminium. Na początku myślałem, że ten wielki klot tutaj to jest kawałek jakiejś maskownicy plastikowej i że to zaraz się potarga i odleci. A to jest lite aluminium. Czy mimo, że mamy do czynienia z motocyklem Blade R z napiskiem Fire w mojej specyfikacji, bo zrobiłem tuning, to mamy motocykl dosyć wygodny. Nie macie kliponów, macie kierownicę dosyć wysoko położoną i sporo miejsca za nią. Oznacza to, że spokojnie możecie nim jeździć na dłuższych trasach. Nie będę tutaj właśnie wypowiadał, bo jest to 125, nieco sportowa, natomiast jest wygodnie i jeździłem sobie dzisiaj przez pół dnia i jakoś szczególnie nie czuję się zmęczony. Całość skręcona jest ze sobą za pomocą kreatownicowej ramy, która nawiązuje znowu do czego? No oczywiście, że do Monstera, do Ducati Monstera, a może troszeczkę do kreatownicowych ram znanych z pomarańczowych motocykli KTM. W każdym razie, wygląda to całkiem nieźle. Spawy nie sprawiają wrażenia, że Blade R miałby się zaraz rozlecieć. Tak samo powłoki lakiernicze są całkiem nieźle. Tutaj troszeczkę sobie naciskam te plastiki w różnych miejscach. Nic nie skrzypi, chociaż gdzieś tu coś skrzypiało przez jakąś chwilę. Teraz nie mogę tego wyczuć. Nie wiem dokładnie, co to jest, natomiast nie jest to jakoś przerażające. Sam plastik również jest dosyć miękki. Nie jest to taki najbardziej tandetny plastik z dawnych czasów motocykli chińskich, więc to cieszy. Z nami motocykl. Chyba jeden z nielicznych, a na pewno chyba w ogóle widziałem w życiu dwa motocykle 125 tej klasy oczywiście, który posiada dwie tarcze hamulcowe w osi przedniej
i zaciski montowane zupełnie tak jak w najbardziej rasowych sportowych przecinakach. No co mogę powiedzieć? Oczywiście, że robi to robotę i oczywiście, że hamuje to doskonale, ale nie mamy ABS-u, mamy CBS, także tutaj hamują aż trzy tarcze. Trzy tarcze odpowiadają za wyhamowanie tej 125. Barton Blade Air waży 167 kg, więc nie jest to najmniej jak na 125, ale jeżdżąc takim motocyklem w nadziei na to, że będziemy się uczyć i rozwijać swoje umiejętności, będziemy już w pewien sposób przygotowywać się do jazdy motocyklami dorosłymi. Tutaj mowa o nie tylko o masie 160 kg właśnie, ale również o gabarytach zbliżonych do motocykli zdecydowanie większych. Więc jeżeli myślisz o tym, żeby Blade był twoim początkiem, rozpoczęciem ścieżki motocyklowej, a później zamierzasz się przesiąść na większy motocykl, to na pewno tego typu rozwiązania będą cię uczyły. I nawet jeżeli pojedziesz na plac, żeby potrenować, no nawet to schodzenie na kolano, czy nawet jakieś slalomy, czy hamowania awaryjne, to te umiejętności dużo łatwiej przeniesiesz później na dorosłe motocykle. Kupując Bartona Blade'a R, możesz zdecydować się na jazdę Kawasaki w kolorze zielonym, mówimy oczywiście o Blade'ie w kolorze zielonym, lub Honda Fireblade, czyli Blade'em w kolorze czerwonym. Oba wyglądają fajnie, oba nawiązują do kultowych motocykli. Jak przystało na 125, mamy dwa siedzenia. Siedzenie kierowcy i siedzenie pasażera. Siedzenie kierowcy i pasażera zrobione jest z bardzo miękkiego materiału i jest naprawdę komfortowe. Oczywiście ta pozycja troszeczkę przechylona ku przodowi sprawia, że zawsze leżymy na zbiorniku i wciskamy się w ten zbiornik, co może powodować oczywiście jakiś dyskomfort. Natomiast pamiętajmy o tym, że trzymając się kolanami i tak odpychamy swoją pupę od tego zbiornika, więc nie jest tak źle. Na pochwałę zasługuje siedzenie pasażera. Jest mięciutkie, jest dosyć spore jak na motocykl w cudzysłowie sportowy, jest dosyć spore jeżeli mówimy o 125, także nawet podróże tutaj we dwójkę będą możliwe. Całość zwieńczona jest takim wydechem, słuchajcie tego. Te osłony to również nie jest badziewny plastik, więc jest szansa, że to wszystko będzie służyć. Te dwie rurki tutaj z tyłu również wyglądają nieźle, ale sprawdźmy jak pracuje Blade Air, bo to chyba jest dla wielu bardzo ważne. Odpalmy go. Jak na 125 to jest całkiem nieźle. Gdyby podłubać trochę w tym wydechu, to myślę, że efekt byłby jeszcze fajniejszy. W zawieszeniu przednim oczywiście nie znajdziecie żadnej regulacji. Nie macie regulacji dobicia, odbicia czy napięcia wstępnego sprężyny. Nie ma co się oszukiwać, jest to tanie zawieszenie, które trafiło do taniego motocykla, ale działające w miarę komfortowo. Z tyłu natomiast macie napięcie wstępne sprężyny, możliwość regulacji napięcia wstępnego sprężyny. Także jeżeli jesteś lekkim bądź cięższym kierowcą, to możesz sprawić, że ten motocykl będzie amortyzował, czy ta oś będzie amortyzowana tak, jakbyś sobie tego życzył. Maxport to jest taka firma, co produkuje te opony. Totalnie jej nie znam i chyba nigdy nie jeździłem na oponach tego typu. Mamy 150 na 70 na 17 z tyłu, czyli nieźle, czyli jest dosyć szeroko, czyli możemy mniemać, że da się na tym motocyklu złożyć w zakręcie w miarę bez obaw. Co do opony nie mam przekonania, nie próbowałem jej jakoś mocno składać, nie próbowałem tego motocykla mocno składać w zakręcie, żeby sprawdzić limitów. Natomiast kiedy dotykam tej gumy, czuję, że ona jest miękka, czyli jest szansa na to, że ona faktycznie będzie kleić, nawet jeżeli będzie troszeczkę chłodniej. Opony założone są na fajne aluminiowe, odlewane, pięcioramienne chyba, na pewno raczej tak, pięcioramienne, odlewane felgi. Nic nie skrzypi, chociaż gdzieś tu coś skrzypiało przez jakąś chwilę. Teraz nie mogę tego wyczuć, nie wiem dokładnie co to jest, natomiast nie jest to jakoś przerażające. Sam plastik również jest dosyć miękki, nie jest to taki najbardziej tandetny plastik z dawnych czasów motocykli chińskich, więc to cieszy. To też pozwala mieć nadzieję, że ten sprzęt po dwóch sezonach, trzech sezonach będzie wyglądał nadal tak samo dobrze. Blade Air 125 spala według producenta około 2,5 litra paliwa na 100 km. Jest to niewiele, mi spala troszeczkę więcej, natomiast nie mówimy tu o 4 litrach, tylko o spalaniu na poziomie 3 litrów. I to dzieje się też dlatego, że jeżdżąc takimi 125-kami, szczególnie sportowymi, uwielbiam się bawić w ten sposób, że rozpędzam go do granic możliwości i za wszelką cenę próbuję utrzymywać tą prędkość, tak żeby jej nie wytracać i nie poświęcać znowu czasu na rozpędzanie. Ale spokojnie robię to, zachowując oczywiście zdrowy rozsądek, natomiast na pewno ma to wpływ na zwiększone spalanie, na zwiększony apetyt na paliwo. Nie ma co się nadmiernie zachwycać tym motocyklem.
bo mówimy nadal o chińskich 125, 13 199 zł. Nie jest to mało, w tej cenie dorwiecie naprawdę fajną japońską używkę. Oprócz tego otrzymujecie motocykl, który naprawdę kozacko wygląda, który będzie się podobał nawet tym najbardziej zatwardziałym motocyklistom, bo z takimi też miałem kontakt i tacy oceniali ten sprzęt. I oni sami zauważyli, że w motocyklach chińskich, motocyklach ze wschodu, tanich motocyklach 125 zmieniło się bardzo wiele i dzisiaj myślę, że nie jest żadnym wstydem jazda na tego typu sprzętach. Wygląd jest tutaj najważniejszy i to on decyduje o tym, że po prostu ten motocykl może być łakomym kąskiem dla osób, które będą wdrażać się w karierę motocyklisty.